tunel w Solejówku jest już ponownie przejezdny, ponieważ zostały zamontowane dwie tymczasowe belki zamiast jednej, która została zniszczona przez pojazd, który jechał tutaj z ponadgabarytowym ładunkiem. Jak wyglądała budowa pierwotnej belki, a jak wyglądają dwie nowe tymczasowe, no i oczywiście jak wyglądała ta ukruszona. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, gdzie zobaczymy sobie, jak to wyglądało podczas budowy pierwszej i jak wyglądają te tymczasowe. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć Janusz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, tutaj prosto z Solejówka ponownie. Byłem w Solejówku w poprzednim tygodniu i pojawiam się ponownie, bo tunel ponownie został oddany do użytku. Niby stary, nowy tunel, a już dwa razy otwierany, jak widzicie właśnie na załączonym blasku. No to dosyć ciekawa sytuacja. Nie miałem już takiej sytuacji, żeby na kanale otwierać jakąś inwestycję dwa razy. Tunel został ponownie oddany do użytku teraz, a właściwie wczoraj, czyli w poniedziałek 22 kwietnia w godzinach popołudniowych, ponieważ zostały zamontowane dwie belki tymczasowe rozpierające, stara została zdemontowana i uzyskano decyzję o możliwości dopuszczenia całego tunelu do ponownego ruchu. Jeżeli chodzi oczywiście o część pieszą, rowerową, jak i również oczywiście część samochodową. Czyli tam chyba najważniejszą, jeżeli chodzi o ilość osób przejeżdżających przez ten tunel. Natomiast co z ważnych aspektów jest tutaj w tym miejscu? No są dwie belki tymczasowe. Te belki tymczasowe były montowane w zeszły piątek, czyli przed weekendem, czyli mniej więcej 19 kwietnia. I prace tutaj trwały, najpierw były zamontowane, najpierw te właśnie były tymczasowe belki montowane, a później była wycinana stara belka, więc tutaj aktualnie zupełnie nie ma. No i później oczywiście ten sam proces dopuszczenia do ruchu. Przyjechał specjalistyczny sprzęt, została też odgięta tutaj barierka na dole, która oddziela tą część pieszo-rowerową. Też pojawiły się pęknięcia na ścianach tunelu, co jest akurat negatywem, no ale no cóż. Te prace zostały zakończone i tunel jest aktualnie dopuszczony ponownie do ruchu. Jeżeli chodzi o docelową belkę, ona ma być tutaj zamontowana później, za ponad rok. Dlaczego? Bo tunel musi być zamknięty na około miesiąc, żeby po prostu móc zainstalować tą belkę, bo to jest dosyć duże zadanie. Trzeba po pierwsze wbić te pręty wszystkie w tą całą ścianę, która w tym miejscu się znajduje, które aktualnie zostały poucinane w związku z tym, że starą belkę trzeba po prostu z tego miejsca wyciąć. Więc aby to móc zrealizować, tunel musi być zamknięty na około miesiąc. Aby zamknąć tunel na miesiąc, musi być inna przeprawa przez tory kolejowe dla samochodów w Solejówku. Aktualnie takiej nie ma, bo buduje się drugi tunel. W skrócie, kiedy się zakończą prace przy drugim tunelu, stary tunel pierwszy zostanie zamknięty, a jakoś tak mniej więcej pewnie koło miesiąca i dopiero po miesiącu będą dwa tunele czynne. W skrócie, również ja się wstrzymam z podsumowaniem tej inwestycji, no skoro ona cały czas jest właściwie nieukończona. I jeszcze coś tutaj się będzie działo, więc no trochę sobie poczekamy. Na szczęście sytuacja z tym, że były korki w okolicy się zakończyła. A jak wyglądała budowa tej belki? Cofnijmy się w czasie do budowy całego tego tunelu, bo oczywiście Wam to pokazywałem mniej więcej krok po kroku od rozpoczęcia. Natomiast sama belka, która została usunięta w ostatnim piątek, zaczęła się dopiero pojawiać na placu budowy w lutym 2023 roku, czyli ponad rok temu. Czyli de facto ta belka przetrwała około roku, więc całkiem nieźle sobie funkcjonowała, chociaż z samym ruchem samochodowym krócej wytrwała. W kwietniu 2023 roku już nie tylko łącznie miała swoje zbrojenie, a już właściwie była całkowicie była w pełni przyczepiona, już faktycznie dospierała ściany, a w czerwcu już wyglądała całkiem zacnie. Właściwie już o swojej okazałej formie, jeżeli chodzi o ten kształt docelowy. A sam tunel oczywiście nabierał już kolejnych kształtów. Z kolei na kolejnych ujęciach, które możemy zobaczyć teraz, czyli kolejne dwa miesiące później, w sierpniu 2023 możemy zobaczyć, że sam tunel zaczęła się tutaj już pojawiać powoli nawierzchnia, a belka była już właściwie pomalowana. Czyli tutaj już nic nie trzeba było robić. Natomiast w listopadzie 2023 roku belka była, funkcjonowała i jeszcze chwilę przed otwarciem do użytku nowego tunelu i na kolejnym ujęciu za chwilę zobaczymy, jak faktycznie tunel był już otwierany. Proszę bardzo, jedzie pierwszy samochód, w tym z tego co pamiętam właśnie jechał też wiceburmistrz Solejówka, z którym ostatnio mogliście zobaczyć wywiad
w poprzednim filmie właśnie a propos tej sytuacji kryzysowej w tym miejscu. No jak widzicie na zobaczonym obrazku, belka wtedy ładnie była, funkcjonowała właśnie podczas rozpoczęcia użytkowania samego tunelu, czyli właśnie w listopadzie 2023, no i tak przetrwała 6 miesięcy pod ruchem, czyli de facto trochę ponad rok miała i niestety w kwietniu 2024, czyli mniej więcej tydzień temu, została zniszczona przez ten pojazd ponadgabarytowy, który jechał z Chin do Gdyni, znaczy do Trójmiasta. I tak miało właśnie w tym miejscu miejsce. Jeżeli ktoś z was jest ciekawy, jaka jest wysokość tego tunelu, to tunel jest całkiem wysoki, jakby to, jego wysokość to jest 4,6 metra, więc jakby tutaj naprawdę duże ładunki się mogą zmieścić, chyba że są źle zamontowane i z tego co wiem właśnie ten ładunek na tym pojeździe, tam jakieś były większe elementy do zwijania lin, z tego co pamiętam, czy tam kabli, czy czegoś, to niestety zostało po prostu źle zamontowane i dlatego też zahaczyło, no i dlatego była ta cała katastrofa w tym miejscu. Mam nadzieję oczywiście, że wiadomo, że odpowiednie osoby będą pociągnięte do odpowiedzialności, żeby po prostu zapłacić za tą szkodę, jeżeli chodzi o po prostu nie tylko łącznie czas, ale bardziej chodzi o fundusze, które musieli tutaj wszyscy inwestorzy zrobić, żeby faktycznie tunel jak najszybciej mogło się oddać do użytku. A tutaj faktycznie wszystkie strony, jeżeli chodzi o właściciela drogi, jeżeli chodzi o miasto Sulejówek, jak i również oczywiście jeżeli chodzi o PPKP PLK, były już za tym, żeby po prostu jak najszybciej móc to zrealizować, i tutaj jeszcze firma Intop właśnie pomogła, która się znajduje obok przy drugim tunelu, która też budowała de facto ten tunel właśnie w tym i oto miejscu, więc sytuacja kryzysowa została rozwiązana nawet całkiem szybko, bym powiedział, a z innych informacji powiem wam, że faktycznie jest planowane zamontowanie takich tych belek ostrzegawczych z maksymalną wysokością tunelu przed jednym i drugim wjazdem. Jeszcze cały czas nie zostały one zamontowane, ale jest to planowane, o tym właśnie mówił wiceburmistrz Sulejówka, czyli Remigiusz Górniak, że jest coś takiego jest faktycznie zaplanowane, żeby zrobić po tym incydencie, żeby takiej sytuacji nie było. A z innej informacji o samym tunelu mogę wam powiedzieć, że tunel jest, funkcjonuje i jest tak też zrealizowany, aby w przyszłości, jak tutaj będzie planowane rozbudowa tych torów do 4, była taka możliwość, bo jak widzicie na górze, na tunelu jest całkiem dużo tej jeszcze przestrzeni, chociaż są te windy i schody, ale windy i schody, że schody działają, a windy cały czas czekamy jeszcze na te swoje prace serwisowe i niedługo będą już funkcjonować, a przynajmniej mamy taką nadzieję. Tymczasem to było tyle z tego filmu. Jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Tutaj mam nadzieję, że tego tunelu w Sulejówku nie będę musiał się pojawiać w najbliższym czasie i pojawia się dopiero faktycznie za rok, kiedy będzie już montowana docelowa belka i wtedy będzie kolejny film z tej inwestycji, więc wtedy dopiero też będę myśleć o samym podsumowaniu całej budowy. A w kolejnym miesiącu, czyli w maju, zobaczymy się na budowę drugiego tunelu w Sulejówku bliżej stacji kolejowej Sulejówek Miłosna, bo tam prace są dosyć zaawansowane i przez to tutaj aktualnie pociągi jeżdżą po jednym torze. Do zobaczenia. Cześć!